Cześć znowu, Spiders! Cześć, witam was w nowym 2020 roku i korzystając z tego, że to jest pierwszy nasz odcinek w tym roku, chcieliśmy wam złożyć życzenia, przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak będziecie zdrowi, to sobie ze wszystkim poradzicie. Ale też oczywiście... Jest hodowlany, żeby wszystko wam się ładnie rozwijało, żebyśmy mieli kokony, żeby maluchy wam rosły. Żebyście były same samice. Żebyście też przede wszystkim żyli z pasją, żebyście nie dali w sobie stłamsić tego hobby w zalążku, tylko jeżeli macie na coś ochotę, jeżeli chcecie coś zrobić, to nie bójcie się, bo w życiu jest potrzebna odwaga. Tylko wtedy do czegoś można dojść. A my się otworzymy sobie paczuszkę, którą dostaliśmy od Mariusza Arendt. Wiemy, że w środku znajduje się kalendarz na 2020 rok. Też wiemy, że zdjęcia właśnie wykonywał sam Mariusz. Dlatego spodziewamy się, że będą świetnej jakości. Ale o tym się zaraz przekonamy. Wiemy też, że już część z was kupiła te kalendarze, bo widzieliśmy na grupach masę postów odnośnie właśnie, że już wiszą. W sumie pierwszy styczeń, więc trzeba zawiesić. Tu była otwarta, w tym razie przekonajmy się, jak wygląda ten kalendarz. Tu już chyba nic nie ma. A my tutaj rozwiniemy. Oczywiście mamy kalendarz. Mam nadzieję, że nam się nie będzie bardzo odbijało światło, bo jest taki... Ten przód jest taki śliski, odbiór taki błyszczący. Mam właśnie spoiler, jakie są zdjęcia. Więc na to nie patrzcie, bo jak chcecie wiedzieć dokładnie, jakie są, to musicie go zakupić. Nie chcemy wam wszystkiego zdradzać. O, tutaj duży napis Arendta. W ogóle fajnie, że kalendarz jest tak utrzymany w czerni, bo to mega podkreśla te zdjęcia. I fajnie to zauważyć, że są dobrane zdjęcia, bo jak na styczeń jest wybrany Heteroskoda maculata, czyli ptasznik śnieżny. Czy akurat do pory roku, odpowiednio. A w lipcu... Czekaj, tak żeby nie pokazywać wszystkich. Na lipiec widzieliśmy... Sierpień... Jeszcze jedną tą. O, jest. A na lipiec jest ptasznik słoneczny. Widać? Widać. Murinus, no. Więc fajnie jest, są dobrane zdjęcia. No i są mega jakości, naprawdę. Mi się najbardziej jeszcze podoba. Może jeszcze jedną pokażemy, co? Może jeszcze jedną. Co ty na to? Chociaż tam to też mi się podoba. Ale to musicie sobie sami zobaczyć, jak to wygląda. Czekaj, coś chyba już pokazałam za dużo. O, ta ci się najbardziej podobała. Tak. Irminia. Irminia, piękne zdjęcie. Przepiękne. I też mi się bardzo podoba, wiesz dlaczego? Chyba dlatego, że po prostu czarny tak pasuje tutaj do całości. Jakby właśnie byłby biały, to by nie pasowało. Idealnie. Więc w sumie kalendarz jest mega. Zdjęcia są pięknej jakości. Na pewno go sobie gdzieś tu powiesimy w kuchni. Nawet mamy chyba na Mariusza haka. Jedyne tylko co byśmy zmienili, ale to jest taka drobnostka, to myślę, że tak jak jest w tej formie, to ten kalendarz bardziej będzie służył jako plakat. A jednak jakby na przykład tutaj ten miesiąc był tak w układzie takim, wiecie, cztery tygodnie pod sobą, to byłby jakoś praktyczniejsze. No, dla mnie to jest na przykład czytelniejsze, bo tak jakby widzę pod sobą, nie? Który dzień tygodnia jest kiedy, a tak to mamy to w rzędzie, no ale to może po prostu, no zależy jak to lubi, tak? Wiadomo, że w takim układzie lepiej jest widoczne zdjęcie, pewnie o to Mariuszowi chodziło. Dodatkowo w tym układzie takim tygodniowym byłoby więcej właśnie miejsc, żeby zanotować sobie, kiedy jest jakaś giełda, nie coś zapisać, jakieś notatki. Byłoby na pewno praktyczniejsze. Ale mimo to jest naprawdę przepiękne. Mi się strasznie podoba. Będziemy tylko musieli poczekać, aż nam się rozprostuje, bo jest trochę taki zaokrąglony od tej tuby, od przesyłki. Nie chcieliśmy go wcześniej rozpakowywać, tylko właśnie przy was od razu, żebyście widzieli nasze wrażenia tak na żywo. Dodatkowo do kalendarza dostaliśmy taką naklejeczkę z poemy Daliką. I swoją, jest to tak naprawdę chyba ulubione zdjęcie Weroniki, które na fejsie wyhaczyła. Nie wiem, czy Mariusz wszystkim daje takie same naklejki. Być może dostaniecie inne, ale też jest super sprawa. Musi Weronika chciała pokusić, kto będzie miał naklejkę, jak sobie przykleimy. Już chciała ją zabrać. To miało być tak poza filmem. Ale ogólnie kalendarz jest mega. Mariusz, dzięki za prezent, fajna sprawa. Zaraz robisz się na haku. A my przechodzimy do dalszej części filmu. Zobaczcie sobie dzisiaj, jak niej nasza chromka, samiczka dorosła. W takim razie zbliżmy się do chromki.
Możecie zaobserwować tutaj, jak przebiega wylinka u ptasznika. My prześledzimy to na przykładzie samicy Chromatopelma cyanopubescens, czyli pięknie ubarwionego pająka, który jest zresztą polecany często jako ptasznik dla początkujących. Oczywiście nagranie zostało przez nas przyspieszone, bo proces linienia u dorosłych ptaszników trwa nawet kilka godzin. Jak widzicie, samica leży już na grzbiecie, ułożyła się na przygotowanym wcześniej dywaniku z sieci. Właśnie taką jakby matę tworzą sobie pająki naziemne i podziemne. Często tę matę wykładają też szczecinkami drażniącymi. A z kolei pająki nadrzewne linieją w swoim gnieździe, wcześniej zalepiają wejście do gniazda siecią i tego nie należy ruszać, nie należy ich stresować, bo one będą to odbudowywały, więc zostawiamy po prostu je w spokoju, jak widzimy, że coś takiego zrobiły. A też pająki nadrzewne właśnie w swoim gnieździe często zaczepiają się nogami w górnej części gniazda, tak aby grawitacja pomogła im zrzucić ten stary pancerz w dół. I może się wydawać, że pająk właśnie zaczyna liniec, ale tak naprawdę przygotowywał się do tego procesu już od dłuższego czasu, bowiem zmiana starego skórka na nowy to skomplikowany proces, który jest kontrolowany przez układ hormonalny pająka. Właśnie teraz, leżąc na grzbiecie, pająk tłacza płyn pomiędzy stary a nowy pancerz. To właśnie teraz dochodzi do przyłączenia połączeń nerwowych do nowych organów. Pająk leży wtedy nieruchomo, dorosły może zająć to nawet 12 godzin. I po tym czasie zaczyna się już taka bardziej widowiskowa dla obserwującego część, ponieważ pająk zaczyna pompować limfę z odwłoka do głowotłowia, przez co znacznie zwiększa ciśnienie w jego wnętrzu, a w końcu dochodzi do pęknięcia oskórka na karapaksie. Pękają też boki odwłoka, a część grzbietowa odpada jak takie wieczko. Pająk powoli wychodzi ze starej skóry przez powstałe otwory. Jak widzicie, zrzuca teraz swój stary pancerz. Pomaga sobie poruszając powoli odnóżami. Kiedy w końcu pająk zrzuci swój stary pancerz, nadal leży na części grzbietowej. Jego serce tłoczy teraz limfę do kończyn i pozostałych części ciała. A teraz, jak widzicie, pająk porusza rytmicznie odnóżami, prostuje je i zgina, ponieważ właśnie teraz formuje się właściwy kształt jego nowego ciała. Po jakimś czasie pająk przewraca się z powrotem już na nogi. Pamiętajcie jednak, że nadal jest bardzo miękki i nieporadny. I w tym czasie nie podajemy pokarmu, czekamy po prostu aż stwardnieje jego pancerz, aż stwardnieją helicery, tak żeby pająk nie połamał sobie zębów jadowych na jakimś pokarmie, właśnie podanym zbyt wcześnie. U młodych czekamy około 1 tygodnia, a u dorosłych około 2 tygodni. I też nie jest powiedziane, że właśnie po tym tygodniu pająk będzie chętny na złapanie ofiary. Być może trochę później. Ważne jest też, żeby pajączek miał dostęp do wody, bo będzie musiał uzupełnić płyny, które utracił podczas wylinki. Będzie też musiał wyprodukować więcej limfy, żeby wypełnić to większe ciało. Proces rzucenia wylinki jest konieczny, bo pancerz okrywający ciało pająków jest bardzo twardy. Tylko odwłok jest pokryty takim elastycznym oskórkiem, ponieważ odwłok musi zwiększać swoją objętość, bo jak wiecie, pająk magazynuje w odwłoku zapasy żywieniowe. Zatem linienie umożliwia wzrost i dalszy rozwój, ale dodatkowo proces ten jest ważny też, aby mogło dojść do regeneracji na przykład utraconych wcześniej odnóży. I tu jak widzicie na przykładzie naszego pająka Pterinochilus murinus, wcześniej utracił część odnóży, a przy ostatniej wylince udało mu się te odnóża zregenerować. Oprócz odnóży regenerowane są także włoski, które ulegają przecież wytarciu w trakcie życia pająka, a włoski, jak wiecie, są odpowiedzialne na przykład za lokalizowanie zdobyczy czy jakichś potencjalnych zagrożeń. No i teraz kolejna ważna sprawa, czyli po czym poznać, że nadchodzi wylinka. Przede wszystkim pająk robi się bardzo spokojny, prawie że nie wychodzi ze swojej kryjówki, ale też nie przyjmuje pokarmu, czyli jeśli wrzucicie mu jakiegoś karaczana, to on będzie go ignorował i nie będzie praktycznie zwracał na tą karmówkę większej uwagi. Dodatkowo naziemne i podziemne pająki, tak jak wcześniej mówiliśmy, tworzą takie dywaniki z sieci, a jeżeli pająk wyczesał wcześniej włoski z odwłoka, to takie powstałe jasne miejsce może ściemnieć. Dodatkowo widać też taki charakterystyczny błysk na tym odwłoku. Jeżeli już rozpoznacie u swojego pająka, że nadchodzi wylinka, to również możecie pomóc mu i przyczynić się do tego, żeby przeszedł ją jak najlepiej, jak najbezpieczniej i żeby się zbytnio nie stresował. Przede wszystkim zabieramy biegającą po terrarium karmówkę. Potencjalnie największe zagrożenie stanowią świerszcze, ale też turki na wszelki wypadek można zabrać, także drewnojady, które lubią się zakopywać w torfie, też mogą podgryźć pająka. Lepiej wszystko jest zabrać, jeśli mamy taką możliwość. Bardzo ważna jest też odpowiednia wilgotność terrarium, bo gdy wilgotność jest zbyt niska, to niestety płyn znajdujący się między starym a nowym pancerzem wyparuje zbyt szybko, co może doprowadzić do zablokowania się odnóży w tym starym pancerzu.
Wtedy jedynym ratunkiem jest najczęściej pomoc pająkowi. Można zwilżać jego pancerz, można próbować pomóc mu zdjąć tą wylinkę. Nawet w ekstremalnych warunkach poleca się po prostu oderwanie od nóża, jeśli nie można go wyciągnąć, no bo często jest to lepsze wyjście, lepsza pomoc niż no, takie zostawienie pająka, żeby on w tej wylince po prostu zdechł. Ewentualne takie oderwane od noża będzie mógł sobie właśnie zregenerować przy następnej wylince. Wiemy, że na internecie jest już dużo materiałów na temat linienia, ale jest to bardzo ważny proces, podczas którego łatwo uszkodzić pająka i narazić go na niepotrzebny stres. Dlatego jeśli uważasz, że ten filmik był potrzebny, to koniecznie zostaw łapkę w górę, aby więcej osób mogło zobaczyć ten materiał. Dzięki za uwagę, na razie, cześć!